Rok szkolny 2020 miał wyglądać zupełnie inaczej, jednak epidemia koronawirusa wywróciła świat do góry nogami. Od kilku tygodni uczniowie kontynuują swoją edukację zdalnie, zastanawiając się, jak potoczą się ich dalsze losy. Minister edukacji, Dariusz Piątkowski, w końcu oficjalnie zabrał głos w sprawie. Rok szkolny, życie zawodowe i najprostsza codzienność Polaków nieoczekiwanie zmieniły swój bieg i to nie w taki sposób, jak wszyscy tego by oczekiwali. Od połowy marca, w związku z epidemią koronawirusa, zamknięte pozostają placówki edukacyjne, lokale usługowe oraz rekreacyjne. Mieszkańcy żyją z dnia na dzień, nie wiedząc, co czeka ich jutro. Z nadejściem kwietnia i wydłużeniem obostrzeń, uczniowie zaczęli zadawać pytanie, jak potoczy się ich półrocze. W końcu na łamach Radia Plus minister edukacji, Dariusz Piątkowski, oficjalnie zabrał głos, odpowiadając na pytanie, czy rok szkolny będzie przedłużony. Rok szkolny zostanie wydłużony? Uczniowie przecierają oczy ze zdumienia. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym testów maturzystów oraz ósmoklasistów, terminy wszystkich egzaminów zostały przesunięte, a o nowych uczniowie zostaną poinformowani minimum na 3 tygodnie przed. Nie było jednak pewne, jak będzie wyglądało zakończenie roku, a w opinii publicznej pojawiały się spekulacje, że rok szkolny może zostać wydłużony. W rozmowie z dziennikarzem Radia Plus, minister Piątkowski oficjalnie przekazał, że nie ma mowy o wydłużeniu roku szkolnego. Na siłę wydłużanie roku szkolnego, moim zdaniem, nie będzie służyło wcale poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczniów, bo uczniowie też potrzebują odpoczynku. Sama realizacja podstawy programowej nie jest akurat celem najważniejszym, któremu należy poświęcić wszystkie inne elementy. Zdrowie, bezpieczeństwo uczniów jest zdecydowanie ważniejsze, mówił na łamach Radia Plus minister edukacji Dariusz Piątkowski, cytowany przez Interię. Piątkowski został zapytany również o to, jak w takim razie będzie wyglądała promocja do kolejnych klas. Przez trudną sytuację uczniowie nie mają możliwości zdobywania nowych ocen, a także poprawienia wcześniej uzyskanych, które przecież dawały możliwość zdania do następnej klasy. Dwa. Jeżeli nauczyciel dostarcza materiały, kontaktuje się ze swoim uczniem, to na czym polega niemożność uczenia się? W każdej metodzie nauczania, czy tradycyjnej, czy w kształceniu na odległość, to od współpracy nauczyciela z uczniami zależy, czy są efekty, czy nie, mówił. Źródło: